Taki kal! Mama, chodź! Chciała mu rzekła mama. Serduszka dla pani Gosi, słuchajcie, na powitanie! Za Gosię! Mama, trzymaj się! Za chwilę czytam list. Serdecznie, zostawcie łapkę w górę, 3800 widzów. Na chwilę te donaty wyciszę. Daniel wpłacił 3 złote. Donate głosowy? Siema Daniel, ma nie jeździć konia? Nie, nie waliłem, nie muszę. Dobrze, chodź, zaczytamy. Ogólnie... Wszystko, co będę czytał, to jest tak naprawdę nie po kolei, ponieważ mama ma takie kartki. To jest druga kartka i taka malutka kartka, nie? Bo tam są na zeszytu człowiekiem, nie? Może ci ktoś da. Dobra, no to czytamy. Przygotujcie się, proszę o ciszę, powaga na czacie, 4000 ludzi na YouTubie. Dziękuję za subskrypcję. Lecimy z tematem. Dziękuję za obserwację. Jak się czyta? Raz w miesiącu odwiedziny przez pandemię. Jedna osoba może być z maską. Leki, które biorę, masz włożyć, bo lekarz chce zobaczyć i do paczki. Szczepiona byłam na koronawirusa w dupę. Lekarz musi mnie leczyć. Nawet i lepiej, będę zdrowsza i lepsza. Mamy zaszczepili. Ja tak walczyłam. Nie płacz, chodź tu bliżej. Nie płacz, Jaca. Zaszczepili Gosię, dała się, no w dupę jeszcze, czajcie? Aj, nie płacz, Jaca. To jest list, widzowie, to jest list z 10 grudnia. Czyli dzień po tym, jak się stawiła. Jak już mama tutaj list napisała do nas, to dzień po wstawieniu się, to tak się trzęsła, było zimno, no i tak dalej. No tak, świetna praca, nie? Czytam dalej, tylko muszę złapać oddech. Nie, udostępniajcie, klikajcie, witajcie serdecznie, 4,5 widzów. Jacek, nie płacz. Napiję, no nie mamy szklanek czystych. Dobrze, czytam dalej, przepraszam. No, to jak mówiłem, byłam szczepiona na koronawirusa w dupę. Lekarz musi tutaj mnie leczyć. I się z tego powodu cieszę, wyjdę zdrowsza. Więc super. No powiedziałem, że Jacek przyszedł bliżej, przysuń się tu. Stanik, Stanik jest tu. Panie Jacku, proszę nie płakać. Nie płacz. Pamiętajcie, stream leci na YouTube, polska rodzinka. Jest Jacek obok, no kamera to jest tylko nie łapie, więc... Dobra. Życzę wam zdrowych, kochani, szczęśliwego... zdrowych świąt, kochani, szczęśliwego nowego roku. Spotkamy się, zleci. Będę zawsze myślał sercem z wami, mamusia. Love was. Co ty dała? Thank you Richard napisała, zobaczcie, jest. Thank you Richard napisała. Love was. Serduszko takie dla was zrobiła. Strzałą przybitą. Na TikToku lepiej widzowie widać. Love was, mamusia. Pozdrówcie widzów. Najbardziej moich. Najlepszego. Trzymajcie się. Kciuki, kochani. Trzymajcie kciuki, kochani. Good, good, yes. Good, good, yes. Dobra. Może być paczka lub ktoś niech przywiezie do mnie lista. Kredka do oczu, to dzisiaj Jacek kupił, tak?
pudery sypki, ten ciemny. To takie kosmetyki kupimy u tej pani naszej. Nie jest fake, pokaż kopertę. Fajku ty, to nie są rzeczy, kurde, żeby co jaja robić. Macie, szara koperta, zakład karny, PS Jacek Marcinkowski, urzędnicza, Małgorzata Grudziądz, wszystko jest. Prawdziwy list, to nie jest żaden, kurwa, kłamstwo. No, kremy do oczu, cukierki słodkie, no mówię, że cukierków jej byłem zombór, ty nic o zębie nie napisała. Aha. Może i tam zrobili coś. Dziękuję za serduszka, za udostępnianie. Polska rodzinka leci stream, pamiętajcie, całoroczny. Na TikToku możecie zobaczyć, jest list ze znaczkiem. Z zakładu karnego. Dobra. Stanik czarny, ja zawijaki. Krem Nivea, cały, nowy musi być. Guma do włosów, nowa, bo użytą wyrzucam. Kurwa, czeka. Bluzki dwie, długi rękaw, krótki rękaw. Getry, spodnie świecące. Spirale do oczu, to ma być, 100 razy sprawdź. Niech ci pomogą. Szlafrok ten z kapturem. Pozdrawiam i całuję was, jak zawsze w takich podobnych sytuacjach radzę sobie. Jak u was, Jacek, jak Sonic i Rocky, czyli szczur. Ogarniasz? Cisza, spokój. Co u Łukasza, jak tam? Samochód kupił, porządek trzyma w domu. Porządki róbcie w domu na bieżąco. Syf jest, no bo sprzątamy naprzeciw tam, no ja w stresie też żyję teraz, mam taką depresję, mam taką, gdyby nie stream, to ja nie odziemy skończył. Porządek trzymajcie w domu, róbcie na bieżąco. Nie mówcie gości tam, nie? Widzów też pozdrów, trzymajcie kciuki. Przyślijcie mi pieniądze, bo to na zakup papierosów. Tabaka nie może być nawet kupna. Mi tam zabrali dopiero przy wyjściu. Mamie wysłałem kasę 9, Alice jest z 10. I to była sobota, weekend. Więc mamie dopiero pieniążki doszły w poniedziałek, więc już na pewno te fajki tam ma. Jak pomalowanie, idź do Marzeny, ona wie jakie. Krem, guma, puder. Dobra, skupcie. Dobra, Maciek wyszedł. Serduszko gosi. Tu nawet pismo mamy jest coś, co fajnie. On był w tym żyje 10. Wiesz, im to było. O mnie nic, no bo ja mama myśli, że jestem w więzieniu. Dlatego ja chcę jeszcze z nią przez telefon porozmawiać, jak jej opowiem jaki jaja, to myślę, że Hubert prawie, nie? On mnie właśnie jest, nie ma nic. Dobra, druga kartka. Paczka może być do 6 kilo, płyny osobno, tylko na pewno leki, które biorę, plus witaminy. Proszek do prania mały. Kozaki, bo policja wyjęła mi sznurówki, sznurowadła i nie oddali. Nie mam butów. Najwyżej dwie paczki przyszli. Papierosów nie kupujcie, wszystko w kantynie jest. Pieniądze wysyłajcie, bo nie mam... zapalić. Nie może być tabaka. Tutaj to. Będzie w internecie zakład karny. Odpiszcie, bo będę ciekawa, czy otrzymaliście pa z Panem Bogiem. Krótko to ta kurka to granatowa. No już się kupi. Z tym sklepie byłyby dupy. Ale mama nie wie, że ja nie jestem w więzieniu. Skąd ma wiedzieć takie rzeczy? Na co nie odpowiadam? Czytam teraz, mamy list. Czemu nie siedzę? Już mówiłem to 100 razy. Nie jestem w więzieniu. Gdybym był w więzieniu, teraz bym nie mógł tego listu czytać. Jakby po mnie przyjadą, to po mnie przyjadą. Na razie siedzę, streamujemy na Polska Rodzinka. Leci stream.
Może święta spędzę jeszcze z Jackiem. Więc póki jestem na wolności, to jeszcze staram się zarabiać, siedzieć z Jackiem. Alkomaster nas wyjebało na hajs, oszukało, nie wypłacili zawodnikom pieniędzy. Straciłem na tym za przegraną łącznie 16 tysięcy złotych. Staram się Alkomaster wyjaśniać. Więc póki